Będzie można sobie wybrać szczepionkę? Dworczyk odpowiada, będzie można wybrać szczepionkę? Michał Dworczyk odpowiada. Nie przewidujemy na tym etapie możliwości wyboru szczepionki, zapowiedział na specjalnej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Polityk zapowiedział, że w kwietniu, zgodnie z harmonogramami przekazanymi przez producentów, do Polski przejedzie ponad 5 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Deklaracje koncernów farmaceutycznych mówią jednak nawet o możliwej dostawie 7 milionów szczepionek, dodał Dworczyk. Będzie można wybrać szczepionkę? Szef KPRM na konferencji prasowej był pytany, kto będzie decydował o tym, którą szczepionkę przeciw COVID-19 pacjent dostanie. Dopóki nie skończymy szczepienia grupy pierwszej, czyli w szczególności seniorów powyżej 70 roku życia, to te wszystkie osoby będą otrzymywały szczepionki mRNA, czyli Pfizera i Moderny. Ponadto osoby przewlekle chore też zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej te same preparaty otrzymują, powiedział. Dodał, że w pewnym momencie taki wybór preparatu przestanie być problemem, bo tych szczepionek będzie dużo. Natomiast przynajmniej na tym etapie nie przewidujemy możliwości wyboru konkretnej szczepionki. Dzwonimy na infolinię, umawiamy się na szczepienie, przychodzimy, otrzymujemy szczepionkę. Każda z tych szczepionek jest bezpieczna, każda jest skuteczna, więc taki model przyjęliśmy, podkreślił. W przyszłym miesiącu do Polski mają trafić preparaty firm Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz Johnson & Johnson.